Witam serdecznie na naszym placu klasztornym, na którym wyrósł dom. Pewnie jeszcze tego domu, nawet i kościoła nie było wtedy, kiedy on wyrósł, nie wiem, ktoś się pochwycił, ale jest to chyba najstarsze drzewo, na pewno, najstarsze drzewo tutaj na Półwyspie Helskim. Tam jest taka legenda o wiewiórce, która tutaj schowała żołędzia i wyrósł ten dom ponad 300 lat temu. No, musimy wierzyć też w legendy, bo w legendach zawsze jest ziarno prawdy jakieś, prawda? Że gdzieś tutaj wiewiórki widziałem gdzieś tu w okolicy i pewnie są, ale już nie takie stare jak ten dom. Oczywiście to drzewo jest bardzo stare, jest to pomnik przyrody, prawem chroniony. I cieszę się, że on jest tutaj, chociaż żyje się z nim nielekko, bo na wiosnę jest dużo pracy z nim, bo wtedy kwitnie i spadają te kwiatostany, jest dużo zamiatania, no i na jesień jest jeszcze więcej pracy. Żołędzie spadają, liście spadają, ale w cieniu tego dębu żyje się bezpiecznie. Tutaj gnieżdżą się też, jak są przeloty ptaków, to one tutaj osiadają. No, jest dużo bałaganu z tego powodu, ale jest to taka oaza spokoju. I życzę wam również, kiedykolwiek będziecie przechodzić tutaj, byście zaglądali, odwiedzali ten dom. Dzisiaj jest uroczystość wielka w naszym zakonie, naszego założyciela zakonu, świętego Franciszka. Franciszka, ten dom też nosi takie imię, dom Franciszek. Także wszystkim Franciszkom i Franciszkom życzymy wielu łask Bożych, błogosławieństwa na każdy dzień, a nam wszystkim tutaj mieszkańcom Helu też Bożego pokoju. Tak jak głosił się tu Franciszek, to jest zawołanie naszego zakonu. Pokój i dobro. Zawsze i wszędzie. Ojciec promosz już wspomniał o legendzie, bo właśnie tak to się stało. Dlaczego Franciszek ma na imię Franciszek? Bo Franciszkanie tutaj właśnie przyszli i ojciec Franciszkanin tak pomyślał sobie, że jakie imię może to drzewo nosić. Franciszek po prostu, tak go nazwał. I tak go nazywaliśmy Helanie, Franciszkiem. To nigdzie nie było ustanowione, dopiero w ubiegłym roku Rada Miasta, uchwałą Rady Miasta podjęła decyzję właśnie, że to drzewo już tak na 100% naprawdę na imię ma Franciszek i nawet w uchwale Rady Miasta jest napisane właśnie, że dziś przypadają jego imieniny, dlatego dziś pierwszy raz się tutaj spotykamy. I wspomniał ojciec proboszcz o legendzie, ja wam przeczytam, bo ona tam rzeczywiście jest napisana. I ten Franciszkanin wymyślił tą legendę i powiedział tak. Roku pańskiego 1655, w czasie potopu szwedzkiego, pewna wiewiórka, robiąc zapasy, zakopała w tym miejscu swoje rarytasy. Roku pańskiego 1660, po podpisaniu pokoju oliwskiego, z ziemi wyrosło coś przepięknego. To właśnie ten dom, w cieniu którego stoi klasztor zakonu franciszkańskiego. I od tamtej pory, na początku był mały Franciszek, teraz już coraz większy, wielki. Słuchajcie, ma ponad 30 metrów wysokości i ponad 300 lat już tutaj stoi z nami. Jest pan burmistrz, panie burmistrzu. Przywita pan naszych uczniów, bo oni tutaj tak tłumnie przybyli. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. To fajnie, że również kultywujecie takie historie, jak na przykład historia Franciszka. Ona nas oczywiście przerasta. Ojciec proboszcz przed chwilą powiedział mi, no będziemy musieli się zatroszczyć, bo po takim sędziwym wieku niektórzy zaczynają chorować. No ludzie też. Natomiast ten dom też będzie wymagał intensywnej opieki zdrowotnej, ponieważ już zaczyna pokazywać, że jednak ząb czasu go podgryza. Ale mam nadzieję, że nasza obecność, przychodzenie i pozdrawianie Franciszka będzie dodawało mu siły, żeby jeszcze mógł przez wiele, wiele lat i pokoleń towarzyszyć nam, Helanom, tutaj właśnie w tym miejscu. Cieszę się, że jesteście. Myślę, że to jest dobry początek i postarajmy się co roku kultywować to. Dziękuję, że jesteście. A jakie najstarsze dęby znacie w Polsce? Bo to są takie najbardziej długowieczne drzewa.
Proszę bardzo. Dąb Bartek. Jakie są jeszcze dęby w Rogalinie? W mojej miejscowości jest starszy dąb Bartek. Właśnie chyba jest rozmawiał. Dąb Barcisław, tutaj pani Żanna mówi. Ale w Rogalinie trzy dęby stały. One już teraz też zachorowały. Dąb Lech, Czech i Rus. Trzy takie dęby rosną. No, jak byłem tam z 10 lat temu, to Lech już był kiepski, Czech też, ale Rus jeszcze. No właśnie, jeden z mocniejszych dębów. To są najstarsze drzewa. One przypominają nam historię naszej ojczyzny również. Dlatego w tym roku, w stulecia niepodległości, szczególnie, bo ten dąb przeżył te wszystkie czasy, był świadkiem tych wszystkich czasów. Pomyślmy sobie, ile on osób tutaj widział, ile osób tutaj przechodziło, czego, jakich wydarzeń był świadkiem ten dąb, to drzewo. Nic nas tak długo nie będzie żył, jak ten dąb, on nas przeżyje na pewno i powinniśmy dbać o takie pomniejsze przyrody. Dziękuję bardzo. No właśnie, dziś spotykamy się na imieninach u Franciszka, ale to taka forma zabawy trochę, ale też mamy nadzieję, że tutaj cieszymy się, że uczniowie przybyli tłumnie, aż trzy klasy gościmy, żeby rzeczywiście pochylić się nad historią. Nie samego tutaj Franciszka, ale rzeczywiście Helu i tego, co tutaj przez te wszystkie lata wydarzało się w naszym mieście. Te sztormy, które rozmywały Hel i działania wojenne. No żeby znaleźć taki dzień rzeczywiście raz na kwartał, raz na pół roku, żeby pomyśleć, że to nie zawsze było tak miło i przyjemnie, jak jest teraz, tylko różnie się działo. A teraz ja was poproszę wszystkich może tutaj na tą stronę, gdybyście wszyscy przeszli, bo ja bym chciała poprosić tego naszego tłumu Franciszków. Czy jest jakiś Franciszek, słuchajcie? Tu jest jeden, chodź Franciszek pod... Tutaj stań tutaj z nami, pod dębem. Czy jest jeszcze jakiś Franciszek? Proszę bardzo, drugi Franciszek jest. Czy jeszcze jakiś Franciszek przyszedł do nas, bo my zapraszaliśmy w internecie, na plakatach albo Franciszka. Do Zakopanego. Do Zakopanego wyjechał, tam świętuje. Ale jeszcze ze starszych Franciszków chcę, mam nadzieję, że ktoś przyjdzie. Jest was dwóch, słuchajcie. To myślę, że tradycyjnie co się śpiewa, jak jest się u kogoś na imieninach? Ola, no dokładnie, to co? Śpiewamy, słuchajcie. Ale dla naszych zaśpiewamy, Franciszku, tradycyjnie. No to co, słuchajcie, 3, 4. Żyją nam, niech żyją nam. Franciszki! Ja obiecałam i słowa dotrzymuję. Tak było na plakatach, że Franciszkowie, którzy dzisiaj przyjdą do nas, otrzymają niespodzianki. Także słuchajcie, kochani Franciszkowie, wszystkiego najlepszego. Żebyście zdrowo, przyjemnym, uroczystym życie. I żeby słońce tak jak dzisiaj świeciło dla was każdego dnia. Zobaczymy.
dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, skrzydłem cię trącą. Załóżne ulotne, zwłaszcza te bieszczane, na stępie. Ale nam się zalają.